Teraz przechodzimy już do punktu czwartego, to jest projekt uchwał Rady. Jako pierwszy mamy druk numer 1 przez 356 z 2013. Na referenta wskazano pana radnego Andrzeja Balickiego. Zatem proszę pana przewodniczącego Komisji Edukacji o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 1 przez 356 z 2013 Rady Dzielnicy 10 Skłoszowice dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wstępnej listy rankingowej proponowanych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wstępną listę rankingową proponowanych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku w celu opracowania kosztorysów inwestorskich zgodnie z zarządzeniem nr 1983/2005 prezydentem Jacka Kaczora 25 października 2005 roku z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Integralną część uchwały stanowi załącznik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu. Teraz jeszcze ten załącznik, który jest integralną częścią. Nie odczytam, proszę bardzo. Nie odczytam. Załącznik numer 1. Wstępna lista rankingowa proponowanych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku. Pierwsze rzymskie szkoły 1. Szkoła podstawowa nr 134, ulica Kłuszyńska 46, kontynuacja wymian instalacji elektrycznych. 2. Szkoła podstawowa nr 97, ulica Doktora Jedyna 10, kontynuacja odwodnienia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku szkoły. 3. Szkoła podstawowa nr 97, ulica Doktora Jedyna 10, wykonanie ekspertyzy, wzmocnienie ścian drugiego piętra i aneksu sportowego oraz usunięcie pęknięć. Szkoła 4. Szkoła podstawowa nr 134, ulica Kłuszyńska 46, przystosowania pomieszczenia na gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej. 5. Szkoła podstawowa nr 97, filia ulica Armii Kraków, malowanie klasz, toalet, sali kolekcyjnej, pomieszczeń socjalnych. 6. Szkoła podstawowa nr 97, ulica Doktora Jedyna 10, wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni. 7. Szkoła podstawowa nr 97, ulica Doktora Jedyna 10, cyklinowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej. 8. Szkoła podstawowa nr 134, ulica Kłuszyńska 46, montaż ogrodzenia od strony domu nauczyciela i ogrodzenie placu zabaw. 9. Szkoła podstawowa nr 97, ulica Doktora Jedyna 10, malowanie placu szkolnego. Modernizacja. Przepraszam, modernizacja oczywiście placu szkolnego. Nie da się malować. 10. Szkoła podstawowa nr 97, filia ulica Armii Kraków, kontynuacja wymiany szkolarki otwieranej. Teraz dwa rzymskie przedszkola. Pierwsze. Przedszkole nr 145, ulica Poloniska 7, wymiana pieca CO. 2. Przedszkole nr 145, filia ulica Doktora Jedyna 8, kontynuacja ocieplenia budynku. 3. Przedszkole nr 145, ulica Poloniska 7, ocieplenie budynku. 4. Przedszkole nr 145, filia ulica Doktora Jedyna 8, wymiana części instalacyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu i równocześnie informuję szanowni państwa, że do przewodniczącego wpłynęła poprawka do tego projektu uchwały. Poprawka wpłynęła do przewodniczącego, złożona przez przewodniczącego. Krótko mówiąc, sam ją sobie złożyłem niejako. Odczytam ją państwu. Poprawka do druku nr 1 przez 356 z 2013. Po punkcie 10 w załączniku do uchwały dopisuje się 11. Szkoła podstawowa nr 97, ulica Doktora Jedyna 10. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych, wykonanie odwodnienia, osuszenia muru i izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia harcówki zgodnie z dokumentacją projektową, drugi etap. Jedno zdanie wyjaśnienia. Jest to związane z tym, że to zadanie było realizowane i jest realizowane w roku bieżącym, jednakże w związku z tym, że podczas wykonywania dokumentacji projektowej projektant stwierdził, iż koniecznym jest wykonanie wielu dodatkowych prac, których początkowo nie ujęto w specyfikacji kosztorysowej, to zadanie to będzie znacznie droższe niż początkowo się spodziewano
i co za tym idzie, będzie wykonywane w cyklu dwuletnim. Stąd też to, co mam na rok bieżący, jest już wycenione i realizowane, a o wycenę drugiego etapu należy dokonać, stąd też ta poprawka. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania. Jako pierwszy będzie głosowana oczywiście poprawka, a następnie projekt uchwały z uwzględnieniem poprawki lub też nie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytania przeze mnie poprawki, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Nie ma. No to Szanowni Państwo, ja poproszę o przeliczenie liczby osób obecnych na sali. 17. Czy ktoś z Państwa brał udział w głosowaniu? 3 osoby nie brały głosu... 3, tak? 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu, a za było 13. No to głosujemy, Szanowni Państwo, jeszcze raz, ponieważ suma głosów plus liczby osób, które nie brały udziału w głosowaniu, się nie zgadza. Głosujemy ponownie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanej przeze mnie poprawki numer 1, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Teraz nam się zgadza. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Szanowni Państwo, teraz głosujemy projekt uchwały uwzględniający poprawkę, którą przed chwilą przyjęliśmy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Wstrzymujące. Czy ktoś nie brał udziału w głosowaniu? Zgadza się. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.